na wspinaczkę. Naszym celem jest tamten szczyt, czyli góra Halasan, a nie jest to takie łagodne wejście, więc wzbinacie się tak, jakbyście szli, nie wiem, w wieżowcu po ileś tam. Już na dół tutaj też są węże z powietrzem do... A tu mamy swastyki, symbol szczęścia. Piasek. Nasz nad Bałtykiem dużo fajniejszy. Patrzcie, wszyscy mają te takie paczki. O co tu chodzi? Zobaczcie, wszyscy mają te paczki. Nazywam się Andrzej Barzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. Tato, a gdzie teraz? Witamy w kolejnym dniu. Wybraliśmy się nad kolejny wodospad. I zobaczcie sami. To jest rozczarowanie. Duże, wielkie rozczarowanie. To jest... Jak to powiesz? No właśnie, Zuza to najlepiej ujęła. Pozostawiła to bez komentarza. Jedziemy dalej. Przyjechaliśmy do punktu obsługi podróżnych pod górą Halasan. Tu znajduje się też park. I to jest pierwszy... Znajdujemy się na parkingu, który jest płatny. To jest pierwszy płatny parking w Korei. I opłata kosztuje aż 1000, czyli 3 zł. Więc naprawdę jest tanio. Ale to jest pierwszy płatny parking w Korei. Oczywiście kibelki są bezpłatne. Można tutaj kupić wodę i inne napoje. My zaopatrzeni w kilka butelek wody ruszamy na wspinaczkę. Naszym celem jest tamten szczyt, czyli góra Halasan. Czy dojdziemy? Nie wiem. Najwyżej zawrócimy, bo pogoda jest taka sen. Nawet nie widać tego szczytu. Spójrzcie, widzicie wszystko za mgłą. Ale mamy nadzieję jakoś dojść. I teraz z tego co czytaliśmy, to tutaj szlaki są czynne do którejś godziny, więc nie wejdziecie kiedy będziecie chcieli. Zaraz to obczajmy. Po prostu są zamykane jak jest za późno, żebyście zdążyli wejść i zejść. Szlak jest wyłożony taką włókniną. To mi przypomina jakiś sizal czy coś takiego. Taką matą bardziej, o. Matą z włókna. Więc po to, żeby się nie śliskać. Albo jak na przykład deszcz pada, to żeby nie iść w błocie. Ciekawe. No więc zaczęliśmy tutaj, jesteśmy tu. Tu jest szczyt, ale nie wiem czy będziemy wchodzić na szczyt, czy po prostu sobie pójdziemy tylko dotąd i wrócimy, zobaczymy. Jest jakieś schronisko, może będą mieli coś do picia, jakąś kawę. Przerwę na lunch zrobimy. Byłaś kiedyś w koreańskim schronisku? Ja też nie. Chyba, że to jest schron. Po prostu. Schronienie. Przed na przykład burzą, czy tam deszczem. Powiem tak. Na dole myślałem, że bardzo ambitnie wejdziemy na szczyt. Nie chuje. Nie wejdziemy na szczyt. Przynajmniej ja nie wejdę na szczyt. Jesteśmy na wysokości 1200, a do 1700 sakiem zostało jeszcze ponad 500 metrów w górę. I powiem wam tak, kondycja moja minus 10.
Więc jeżeli ktoś ma słabą kondycję, to już od razu mówię, że to nie jest spinaczka dla tej osoby. Przynajmniej nie jest dla mnie. Nie podoba mi się tutaj pod tym względem, że myślałem, że będą to takie szlaki trochę jak w Polsce. Że okej, idziemy pod górę, ale te szlaki są łagodniejsze. Tu natomiast wygląda to tak. Są schody. Cały czas są schody. I cały czas od momentu wejścia są schody. I te schody się nie kończą. Przynajmniej widać, że one nie mają końca. A nie jest to takie łagodne wejście, więc wzpinacie się tak, jakbyście szli, nie wiem, w wieżowcu po ileś tam pięter. Wybraliśmy mniejszy cel. Jest jakieś inne wzgórze, które znajduje się trochę niżej. I spróbujemy tam dotrzeć. Przynajmniej ja. Dobra, jesteśmy tutaj cały czas. Pchniemy się w górę. I tu teraz widzę, że tu generalnie ta droga, która jest przez te stopnie, jest trudna. Więc dlatego jest tak, tak ciężko. W każdym razie ja sobie odpuszczę. Fajnie by było tam dojść tu, albo fajnie by było chociaż dojść do schroniska, które jest tu. Ale no niestety nie ma. Ja nie mam kondycji, to raz, dwa, stawy moje już mówią dość. Tak więc poczekam, Marta poszła z Zuzą tu. A to też jeszcze im zajmie sporo czasu. Ta droga po prostu jest masakrycznie ciężka. Wcześniej był znaczek gdzieś mniej więcej tutaj. I przeszedłem tylko, ile tam było? 1-3 km, a tu teraz zostało 0,8, więc przeszedłem 500 metrów, więc jest jakaś masakra. Szedłem chyba z pół godziny ponad. Tak więc jest naprawdę ciężko się wspinać po tych stopniach. Jakby ktoś chciał przyjechać, to niech przyjedzie z samego rana. Najlepiej przyjechać z samego rana, bo jeżeli ktoś ma kiepską kondycję, no to wtedy może jak najbardziej powoli sobie wchodzić. A jak ktoś nie chce, to nawet nie musi próbować. Generalnie ładne widoki, ale sama ta trasa tutaj po tych, widzicie, samych stopniach nie jest zbyt rewelacyjna. Może później będzie ładniej, ale tego ja już nie będę wiedział. Słuchajcie, zawziąłem się, idę dalej i zaraz będzie pierwszy szczyt. 1400 ile? 23. Więc udało się, dalej nie idę. Mam dość. Słuchajcie, tutaj jest źródełko. Tu są czerpaki. Możecie wziąć i się napić. Możecie też wbrać do butelki. Jak to chce. Woda pitna. Więc spoko. I teraz będziemy schodzić. Powiem szczerze, ja już jestem cały zmachany. Ale nie będę nagrywał. Chcecie coś powiedzieć? Jakieś rady? A jest płaski teren tam? Jest coś takiego, istnieje w ogóle tutaj? Tak, tam jest polana. O, słyszeliście, jest polana. To idę zobaczyć na polanę. I gość nam na samym dole powiedział, że wspinaczka w górę i w dół tutaj, jakbyśmy chcieli, to tak 5 godzin. Ale wierzcie mi, że mogłoby być i 6. Albo nawet więcej. Co mogę powiedzieć, że te schody to były, tak jak wspominałem, najtrudniejsze. Teraz podobno ma być szlak dużo łatwiejszy. Ale jestem tak zmęczony, że w ogóle nawet mi się nie chce. Nie chce mi się iść. Tam jest dalej schronisko, ale pytanie, czy to jest schronisko takie jak w Polsce, gdzie można coś zjeść?
Czyli jest wiata i schronienie przed burzą. Tego nie wiemy. Jak ktoś był, to niech napisze. O, a tam widać, widzicie? To jest szczyt. I niby to nie jest jakoś nie wiadomo jak. Tu w każdym razie jest ładnie. Zobaczcie, polanka. I taką trasą pod lekką górę można iść. O! Zobaczcie. Jesteśmy tutaj. 1423. No tutaj właśnie. A, jesteśmy na szczycie. I teraz jest trasa zielona, która jest łatwa. Później 0,8 km ma. Później 1,5 km trasy żółtej do schronu. I później jest 2,1 km znowu żółtej. A później jest czerwona trasa. I ona jest chyba obwarowana, że nie zawsze można wejść. Może w zależności od pogody, więc tak to wygląda. Za onigiri. Próbuję Zuzę przekonać, że jednak może dojdziemy do tego schroniska. Bo to nie jest... Widzicie? Tam ludzie idą powoli. I nie jest źle. Nie ma takiej... Nie ma stopni aż takiej, więc... Nie jest naprawdę źle. No ale Zuza się nie daje przekonać, więc... Będziemy schodzić. Ładnie tutaj, na tej polance, bardzo ładnie. Ale te schody to... Masakra. I tak jestem z siebie dumny. A założyliśmy, że wejdziemy na górę. Zapomnij, człowieku. Andrzej, pogięło cię. Dobra, schodzimy. Zeszliśmy już na dół. Tutaj też są węże z powietrzem do oczyszczenia butów, czy spodni z igliwia. Ta góra jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I... Co mogę wam powiedzieć? Warto przyjechać rano. Jest, na początku jest ciężko, później jest dużo łatwiej. My dalej nie szliśmy, bo mamy też samolot, ale już też jesteśmy głodni, więc chcieliśmy jechać. Chcemy jechać coś zjeść. Ten pierwszy etap, ten czerwony szlak jest mega trudny. Naprawdę dla mnie jest mega trudny. Schodziliśmy samym czerwonym szlakiem godzinę od źródełka, tak więc i cały czas po schodach idziecie, cały czas idziecie po schodach. Przeszliśmy ponad 450 metrów w górę po schodach, więc całkiem sporo. No dobra, tak tu wygląda, jest parking płatny, wejście było darmowe za to na szlak, może dlatego jest parking płatny, abyśmy po prostu biorą i z tych pieniędzy jest robią remonty szlaków. Widzieliście, że tam te schody są jakby kłodami usłane. Także a 1000 wonów to 3 zł, więc naprawdę niewiele. Dobra, idziemy do auta i spadamy. O, właśnie przejechał autobus i z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że wyspa Jeju jest bardzo dobrze skomunikowana cała. Tak więc autobusy jeżdżą nie tylko po tych miejscowościach, tylko jeżdżą po całej wyspie. Jest tak skomunikowana mniej więcej jak Malta. Tam też jeździły autobusy jakby po całej wyspie. Że bardzo fajnie, spoko. My teraz przyjechaliśmy do świątyni buddyjskiej. Mamy jeszcze trochę czasu do samolotu, nie będziemy siedzieć na lotnisku. No to musimy to wykorzystać. Idziemy. Świątynia ta nazywa się Chungkwasa, albo inaczej, bo wymowa niestety nie jest moją mocną stroną. W każdym razie idziemy z parkingu, to jest niedaleko, jakieś 200 czy 300 metrów. Tu mamy sklepik, możemy nabyć różne akcesoria jak świece czy inne dewocjonalia, jeśli chodzi o religię buddyjską.
główna świątynia to jest ta. A po lewej stronie za Martyną jest pagoda. Co jest? Swastyka? Gdzie jest swastyka? O! A tu mamy posąg Buddy. A tu mamy swastyki, symbol szczęścia. A tutaj mamy posąg Buddy. I tak wygląda buddyjska świątynia. Z racji, że jest godzina 17, a lot mamy o 21, przyjechaliśmy na plażę koło lotniska. Ta plaża nazywa się Iho Teo Teo Teowo. Albo nie, Tiwu, czyli jak coś z herbatą, Tiwu Beach. Iho Dong and Tiwu Beach. Tak, przyjechaliśmy na taką plażę. Bardzo fajnie, bo widać jak lądują samoloty. Tutaj mamy dwa posągi. I stąd można sobie przejść do latarni w kształcie konia czerwonego. Gdzie leci? O. Tak, tak. Właśnie przeleciał samolot, więc można sobie podziwiać. I tam jest, są dwie latarnie, obydwie w kształcie konia. Jedna jest biała, druga jest czerwona. Ej, fajnie to wygląda. Dobra, idę do toalety. Zobaczę od razu, obczaję, czy są prysznice. Jakby ktoś się chciał kąpać. No i są prysznice, ale jest osobno. Jest tutaj, jest toaleta. A tutaj jest, są szatnie i są prysznice. Przy plaży znajduje się bezpłatny parking, natomiast jest bardzo mało miejsca. Te wyznaczone miejsca parkingowe są bardzo wąskie i ogólnie tych miejsc jest dosyć mało. Ale tutaj jest kilka w okolicy parkingów. Jeżeli nie zaparkujecie na tym, którym tutaj jest ten parking, na tym, który my zaparkowaliśmy, możecie jechać w stronę tych koni, tam też jest parking. I jeszcze jest w tamtą stronę też gdzieś parking. Plaża ładna. Kilka śmieci jest. Ale nie jest, nie ma tutaj tragedii. Piasek. Nasz nad Bałtykiem dużo fajniejszy. Ale to nie ma tragedii, naprawdę nie ma tragedii. Bywałem w gorszych miejscach. Czy woda ciepła? Dzisiaj mamy 1 maj, zaraz zobaczymy. Nie jest gorąca, nie jest jak zupa, ale zimna też nie jest. Może? No. Chyba żółte. Słuchajcie tego, jesteśmy na lotnisku w Jeju i odprawiliśmy nasze bagaże na lot, ale tutaj stoi pełno ludzi, pełna kolejka i zobaczcie, wszyscy mają te takie paczki
O co tu chodzi? Zobaczcie, wszyscy mają te paczki. I tu jest raz, ten ma trzy, ten ma trzy, ten ma dwa. Tamten ktoś miał cztery. Tutaj znowu jest. Tutaj znowu są te paczki. Tu znowu babka ma. Ja pierniczę. Więc zapytaliśmy się pani, która nas obsługiwała przy odprawie, co jest w tych paczkach. Ej, patrzcie, tam też mają, nie? I to są tradycyjne ciastka ryżowe. Ciastka czy ciasto? Ona powiedziała. Albo ciasto. No to wiesz, trudno zrozumieć ich. Generalnie tradycyjne ciasto czy ciastka ryżowe z tej wyspy. Myślałam, że to może ciasto, bo jest ładniej zapakowane i w sensie kartonowo i później to, bo ciastka mogłyby być, chyba że są bardzo kruche, dlatego są opakowane. Nie wiem, ale jest to ciekawe i wiecie co, podziałało to trochę na mnie, żebym kurczę to nawet kupił. Tylko gdzie? No może na lotnisku gdzieś będzie. Zobaczcie, na lotnisku w Czedżu też jest, jak w Dziogdziakarcie, droga ewakuacyjna w przypadku tsunami. Czy ten obszar jest zagrożony, inaczej by tego nie robili. Na lotnisku możemy spotkać, jakie są nowe cuda świata, natury i mamy właśnie wyspę Czedżu. Na pierwszym miejscu, drugie jest Amazonka w Brazylii, Zatoka Halong w Wietnamie, wodospady Iguazu na granicy Argentyny i Brazylii między innymi, wyspa Komodo w Indonezji, Puerto Princesa, to jest podziemna rzeka na Filipinach i góra stołowa w południowej Afryce, niedaleko Kapsztadu. Także tak wyglądają, tak wygląda nowe siedem cudów świata natury. My byliśmy, udało nam się odwiedzić właśnie jedno z tych miejsc, czyli wyspę Czedżu. No i zaczynamy nową kolekcję zbierania cudów świata natury. Jesteśmy cały czas na lotnisku, poszliśmy coś zjeść. Zjedliśmy dania. Jedno i drugie. Dzieci wybrały kanapki, więc poszły do innej knajpy. I powiem szczerze, jest tanio. Jak na lotnisku, jak generalnie jest mega tanio. To jest mega dziwne, ale jest mega tanio. Generalnie w Korei nie wykorzystują tego, że jesteśmy na lotnisku. Po prostu jesteśmy w knajpie są ceny są bardzo podobne. Może ciut wyższe, ale to jest naprawdę nieodczuwalne. Nawet woda też jest z Afryki. Więc powiem szczerze, całkiem spoko. Smacznego. I generalnie, patrzcie, ja zamówiłem takie wołowinę bulgogi. Do tego jest zestaw oczywiście z kimchi i z innymi tymi marynowanymi warzywami. Dwa placuszki, jakaś zupa i w tym jest ryż. Dodatkowo sałata. Martyna zamówiła co innego, bibimbap, czyli taką mieszankę, też spoko wygląda. I za to wszystko, w sensie za jedno i za drugie danie, zapłaciliśmy 30 tysięcy wonów, czyli razy 3,90 zł. Jak na lotnisko w Warszawie, w życiu byśmy tyle nie zamówili za 45 zł na łebka. Tyle z dzisiejszego dnia, myjemy, smacznego, widzimy się jutro. I dzięki, cześć. Dobre masz? Co to jest? No właśnie sprawdzam, to jest jakiś sos. A dobry? Może być, bo to muszę wymieszać, bo wiem, że to się zawsze czymś tam miesza. Aha, no, okej. Okay.